Pomysł na uruchomienie linii wsparcia dla dzieci z Ukrainy 116-111 wziął się z naszej wieloletniej współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Zauważyliśmy również potrzebę, że jako społeczeństwo nie będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby związane z pomocą psychologiczną. Dlatego też zwróciliśmy się do fundacji, która prowadzi telefon zaufania 116-111, ogólnopolską infolinię, dostępną dla wszystkich dzieci w języku polskim, po to, aby poprosić, czy byłaby taka możliwość, uruchomienia również linii w języku ukraińskim, aby dzieci przybywające do Polski mogły także z takiej oferty skorzystać. Polską granicę przekroczyło 4 miliony uchodźców, większość z nich były to dzieci. Część z nich pozostała w Polsce, borykając się z różnymi problemami, samotnością, rozstaniem z bliskimi. Część dzieci trafiła do polskiego systemu oświaty. Oczywiście została przywitana z życzliwością i wsparciem, jednak musimy pamiętać o tym, że język polski jest językiem obcym dla dzieci z Ukrainy. Stąd ważne, aby mówić o swoich problemach w języku, który rozumieją, dobrze znają. Od poniedziałku do piątku, każdego dnia, od 14 do 18, dzieci będą mogły dzwonić po to, żeby porozmawiać po ukraińsku bądź po rosyjsku o trudnych sprawach, o problemach, które mają, po to, żeby razem z konsultantkami telefonu poszukać ich rozwiązań. Konsultantki to zespół 5 psycholożek z Ukrainy i ich team liderka, które również przyjechały z Ukrainy do Polski, które mają doświadczenia pracy z dziećmi i młodzieżą, które też zostały przeszkolone w ramach pomocy telefonicznej. No i bardzo liczymy na to, że dzieci z Ukrainy dowiedzą się o numerze 116-111, dowiedzą się, że mogą zadzwonić pod ten numer, dowiedzą się też, że mogą ze strony 116-111 wysłać anonimową wiadomość i dostaną na nią odpowiedź. Wiemy, że ta tradycja, ale też praktyka pomocy psychologicznej w Ukrainie nie jest bardzo rozbudowana, także bardzo zależy nam na tym, żeby dzieci wiedziały, że mają na kogo liczyć tutaj w Polsce, żeby wiedziały, że mogą rozwiązać swoje problemy przy pomocy zaufanych dorosłych.